między 16 a 23 maja pokażemy w ramach Dnia Teatru Publicznego, bo Instytut Draszewskiego w Warszawie parę lat temu ogłosił taką ciekawą inicjatywę. Dzień Teatru Publicznego w Polsce, gdzie można było podczas jakiegoś tam krótkiego odcinka czasu wybrać się do teatru za grosze. Ilość tych groszy była uwarunkowana, nie wiem, jakąś tam rocznicą, prawda? 400 lat od śmierci Szekspira, a więc bilet za 400 groszy, prawda? 250 lat teatru publicznego w Polsce, bilet za 250 groszy, czyli za 2,50, 4 zł, 3,50 można było kupić bilet do teatru. To było zawsze w maju i przed teatrami ustawiały się ogromne kolejki. A teatry dostawały dofinansowanie właśnie za udział w tej akcji z Instytutu Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. W tym roku ta akcja nie zostanie tak przeprowadzona, no bo teatry są pozamykane i grać nie można. I kolejek tym bardziej, dopuścić do kolejek przed teatrami i tłoku. W związku z tym całość akcji przenosi się do sieci. My chcemy wziąć udział w tym projekcie i chcemy pokazać Wesołe Miasteczko, piosenki ostatniej Agnieszki Osieckiej, które mamy nagrane w takim kształcie. No to może nie jest teatr telewizji, to nie jest realizacja telewizyjna, ale nagranie z dwóch kamer, zmontowane, podrasowane, no takie, którego się nie musimy wstydzić. I między 16 a 23 maja wrzucimy ten spektakl na naszego teatralnego YouTube'a. On będzie tylko dostępny przez 24 godziny, bo takie są uwarunkowania, jeżeli chodzi o prawa autorskie. W tej chwili zbieramy zgodę wszystkich wykonawców i twórców, aby to uczynić. Już od teraz dostępne są w sieci, na razie online, ale od 1 czerwca, kiedy otworzymy naszą kasę biletową, będą dostępne także fizycznie u nas w kasie, w teatrze, vouchery teatralne. Czyli tak jak kiedyś drukowaliśmy bilety, prezenty, teraz drukujemy voucher teatralny. On będzie ważny na wszystkie nasze przedstawienia, wybrane przez Państwa przedstawienia przez cały rok 2020 i cały rok 2021. I to jest właściwie jedyny sposób, w jaki teraz możecie Państwo, częstochowianie, nasi wierni widzowie, przyjezdni widzowie, nam pomóc. Kupując te vouchery, które wykorzystacie sobie Państwo w późniejszym okresie, tak jak to czyniły hotele i inne branże pozamykane w okresie pandemii. W ten sposób jesteśmy w stanie zgromadzić fundusze, za które będziemy mogli te premiery wyprodukować.